Wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani Państwo. Ja nazywam się Wróżka Loelia. Wróżka Loelia i powróżę Wam, kochani, dzisiaj z tych właśnie oto kart. Libes Orakel, czyli orakel miłosny. Botschaften von Herzen, czyli wiadomości płynące prosto z serca, tak? I zobaczymy, co Twoja osoba ukochana chce Ci dzisiaj przekazać. Czyli przekazy serca, jakie wysyła Ci osoba ukochana. To niemiecka talia kart. Więc będę musiała to przetłumaczyć. Polskiej takiej nie znam, talii, ale oczywiście patrzą tutaj osoby, słuchacze, subskrybenci z Polski, z Niemiec, z Austrii. Także te dwa języki też oczywiście są ważne. Kochani, zaczynamy. Wybierzcie sobie kartę numer 1, numer 2 lub 3. Ja w międzyczasie, zanim wybierzecie, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania z ciuczkiem w górę, do komentowania oraz zapraszam Was bardzo serdecznie na wróżby indywidualne, tak? Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale. I ja Wam wyślę, jakie opcje różnych wróżb są i jakie warunki. Więc, kochani, zapraszam Was serdecznie, ponieważ wróżby indywidualne, jeśli borykacie się z jakimiś problemami, jeśli nie wiecie, co zrobić w kwestii relacji, małżeństwa, dzieci, finansów, spraw zawodowych, przeprowadzki, kupna, sprzedaży domu lub innych różnych problemów, napiszcie mi, a ja postaram się wybrać dla Was pasującą wróżbę. Oczywiście zapraszam Was najserdeczniej. Kochani, już zaczynamy. Mam nadzieję, że wybraliście kartę i zaczynamy od grupy pierwszej. Karta pierwsza. Wow! Ich liebe dich. Ja kocham Ciebie. Czyli Twoja osoba ukochana chce Ci wyznać miłość najprościej w świecie. Chyba nic tutaj dodać ani ująć. Ta osoba Ciebie kocha. Piękna karta i jasna dla wszystkich. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Karta numer 2. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Będziesz bardziej kochana, niż możesz sobie to kiedykolwiek wyobrazić. Denke stets daran, ich liebe dich. Myśl ciągle o tym, ja kocham Ciebie. Zobaczcie, pierwsza grupa, kocham Ciebie, druga grupa, kocham Ciebie. Zobaczcie, jaka ta miłość jest tu gorąca, żarząca się wręcz. Tak? Także znowu wyznanie miłości, jest tej nie tylko miłość, ale tak jak tutaj wygląda ta karta, pożądanie, namiętność, zapewnienie o miłości. Pięknie. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia, trzecia karta. Seksuelle Vereinigung, czyli seksualne pojednanie. Respektiere den Ort in anderen, wo ihr beide eins seid. Respektuj to miejsce w innym, gdzie jesteście razem jednością. Czyli w takim seksualnym zbliżeniu, intymności jesteście oczywiście
jednością, tak? I tutaj jest to oczywiście warte respektu, jest to ważne, jest to piękne, jest to wyjątkowe, jest to cudowne, romantyczne, emocjonalne. Czyli tutaj seksualnie się pojednacie, być może po jakimś kryzysie, po jakiejś, nie wiem, kłótni, znowu odnajdziecie się, pojednacie, pogodzicie i będziecie znowu jednym, jednością. Takie przekazy od Waszych osób ukochanych pojawiły się dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Piękne, romantyczne przekazy. Przemyślcie je sobie. Do usłyszenia już wkrótce.